We wrześniu zorganizowano 8. powiatowy piknik naukowy, który wpisał się już na stałe do kalendarza imprez plenerowych na koniec sezonu letniego i na początku roku szkolnego. Wydarzenie ma promować ofertę edukacyjną, a jego uczestnicy mieli okazję poznać jej różne dziedziny od strony praktycznej. Przede wszystkim promujemy tutaj nasze szkoły, ale z drugiej strony też poprzez zabawę z techniką, poprzez zabawę chemiczne czy językowe zachęcamy młodzież do nauki, do eksperymentowania, do poznawania. To ma rozbudzać wyobraźnię i z reguły szkołę traktujemy jako taki obowiązek, tak? Natomiast ten piknik naukowy ma pokazać tę szkołę z zupełnie innej strony, czyli z takiego, można powiedzieć, ciekawostek tego świata, których na co dzień nie doświadczam i taką rolę tutaj spełnia. Także jest to, można powiedzieć, tak prawie na zakończenie lata, tuż przed szarugami jesiennymi, przepiękna przygoda z techniką. We wrześni dobrze wiedzą, że klucz do sukcesu to pasja, którą trzeba zaszczepić w młodym człowieku. Biologię może polubić każdy uczeń, mówią nauczyciele tego przedmiotu. To widać po tym, co za nami tutaj jest. Proszę porównać sobie inne przedmioty. Biologia zawsze od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To jest przedmiot, który dotyka nas na co dzień, który ludzie, biologia nas na co dzień dotyka i właśnie dlatego dzieci są zainteresowane wszystkim, co jest związane z biologią. A w tym roku naszym hasłem jest bardzo ciekawe hasło, bo zmysły. Zmysły pozwalają nam poznać świat, który nas otacza. Dzieci tak naprawdę korzystają ze zmysłów na co dzień, nieświadome tego, jak ważny to element naszego ciała, a na naszym stoisku mogą dzisiaj doświadczyć tego bezpośrednio. To, że świat wokół nas związany jest z narządami zmysłów i że to właśnie zmysły pozwalają nam z nim się kontaktować i doświadczać tego, co się wokół nas dzieje. W jaki sposób to pokazujecie? Mamy 5 stanowisk, które obsługują również uczniowie naszych szkół. Na tych stoiskach każdy bierze udział w doświadczeniu, z udziałem oczywiście zmysłów. Na jednym ze stanowisk dotykają różnych przedmiotów, których nie widzą. Na innym z zakrytymi oczami wąchają różnych produktów. Na kolejnym smakują wodę z różnymi dodatkami, rozpoznając różne smaki, które są dla nas dostępne. Także na każdym z tych stoisk mogą poznać elementy swojego życia. Na pikniku było łącznie około 20 stoisk wystawienniczych. Zgromadziliśmy tutaj stoiska, które zorganizowali nauczyciele zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele w grupach przedmiotowych, czyli na przykład język polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, języki obce, zaprosili mieszkańców naszego powiatu, przede wszystkim dzieci, żeby pokazać, że nauka jest ciekawa, że można się uczyć w inny, nietradycyjny sposób, na przykład poprzez zabawę, poprzez gry terenowe, poprzez eksperymenty. Dlatego oprócz nauczycieli mamy także tutaj nasze jednostki oświatowe, na przykład Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które pokazuje nowoczesne technologie. Postanowiliśmy połączyć także naukę ze zdrowym trybem życia, z ruchem, dlatego że znajdujemy się w pobliżu kompleksu sportowego. Tu jest zarówno hala sportowa, jak i szereg boisk sportowych. Nauczyciele WF-iści na tych boiskach zapraszają dzieci do udziału w różnych konkurencjach sportowych. Za udział w konkurencjach są przewidziane nagrody. Dorośli przy okazji wizyty na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy nowej hali sportowej mogli skorzystać z zabiegu parafinowego na dłonie, wypić herbatę albo kawę i zjeść gofra. Impreza z całą pewnością po raz kolejny zostanie zorganizowana za rok.